Więc w dużym skrócie, Jack jest teraz podnerwicowany tym, że statua Mara została zniszczona, ponieważ Crew jest kompletnym idiotą i on uderza tylko i wyłącznie o kaskę Fame i tak dalej. No to spowodowało to, że teraz statua Mara została zniszczona. Jack się ostro wkurzył. Oczywiście nie dziwię mu się wcale, no bo jednak statua Mara to w świecie Jacka to jest świętość. No nie ukrywajmy, Mar w końcu jest stwórcą Haven City i tak dalej. Więc no, on jest za to wszystko odpowiedzialny i teraz tak na dobrą sprawę zniszczyliśmy posąg bardzo ważnej persony w świecie Jacka. Więc ta, nie dziwię się, dlaczego on się wkurzył. Ale w zamian za to, że Jack jest bardzo zły, że ekipa Crew wysadziła posąg Mara, no to teraz możemy odebrać naszą ostatnią broń i zarazem naszą ostatnią beznadziejną broń, ponieważ ta broń, którą teraz odbierzemy w sali treningowej, no to będzie broń, która powinna być wam dobrze znana. Zresztą to jest druga broń, którą odbieramy, bo ogólnie pierwszą żeśmy dostali od Thorna, jak dobrze pamiętacie, i to był Vulcan Fury, dawniej zwany jako Vulcan Barrel. A teraz odbieramy broń, która czeka właśnie tutaj na nas. I przy okazji sobie nadrobimy ammo, tak myślę. All right, our own peacemaker. Now we're rocking. Zignorujmy fakt, że Jack niedawno był wkurzony mega na Crew, a teraz w sumie mordę cieszy, bo dostał nową broń, tak więc no. Przed państwem fioletowa broń pod nazwą Peacemaker, czyli jedna z największych badziew, no w sumie jedna z najgorszych broni w tej gierce. A dlaczego to jest najgorsza broń? Ano może dlatego, że ammo do tej broni jest bardzo rzadkie, plus jest ona mało co efektywna i dosyć długo się przeładowywuje. Tak więc, no trochę beka, nie powiem, że nie. Mój stan zdrowia jest naprawdę bardzo krytyczny. Ale dobra, lecimy teraz do baru Crew, dlatego że mamy kolejną misję. Jestem ciekaw, co to będzie za misja. Swoją drogą, nie muszę chyba wspominać, że poprzednia misja, którą robiliśmy, też sprawiała mi problem za dzieciaka, zresztą jak pamiętacie. Ale to, co teraz będzie się działo, to... Mogę powiedzieć tak. Nie sprawiało mi to aż tak dużego problemu, ale moje kuzynostwo miało problem z tą misją. Ruszamy. Hej! Back to work, Toots. She's working, Beachball. Quit your yapping. Watch it, or you'll be yet another trophy hung on these walls. Jack, I want you to throw the championship race. Just let Errol win. You bet against us? Jack, it's just business. You've become a symbol to those townies. They'll bet everything on a glimmer of hope. What better time to make money? What do you say, my boy? I'd say you're gonna lose a lot of money, because I'm going to race, and I intend to win. Oh, you little! You're becoming more trouble than you're worth. I wouldn't get too comfy if I was you. Everyone's expendable. In a hurry to die, boy? But we don't have to wait for the big race. We can do this right now, one-on-one, through the city, using accelerator rings. Hit every ring from start to finish. Miss even one ring and it's over. Kira already thinks you're a loser, and I'll prove it now, once and for all. You're on. No. Więc w dużym skrócie, zanim zaczniemy tą misję, warto wspomnieć o tej otóż rzeczy. Otóż oficjalnie zostaliśmy zwolnieni. Już nie pracujemy dla Crew, bo Crew idiota i fałszywiec, bo w sumie można już tak zaryzykować i powiedzieć, że jest fałszywcem, sprzedał nas. Postawił na Errola.
Co za tym idzie, chcę, żebyśmy przegrali ostatni wyścig, bo on dzięki temu zgarnie kasę. No i jak to oczywiście Crew powiedział, no przykro mi Jack, to jest biznes. Więc on już nie chce nas widzieć, oficjalnie zostaliśmy zwolnieni przez niego. I to była tak naprawdę ostatnia misja u Crew, ta w kanałach. A teraz nadszedł czas na wyścig z Errolem. Jedziemy z Coxem. Więc Errol jest dosyć, jakby to powiedzieć, trudnawy, mogę powiedzieć. Aczkolwiek, co jest ciekawe, za dzieciaka nie sprawiał mi żaden problem ta konfrontacja z nim. Ale no, zapomniałem o tym wspomnieć, więc kiedy ominiecie jeden pierścień, to od razu macie mission failed, co zresztą zauważyliście przed chwilą. I co jest dziwne, przed chwilą leciała tutaj muzyka, dosyć ciekawa muzyka, a teraz ona przestała lecieć przez to, że musiałem zrestartować misję, tak więc no... Całkiem ciekawa sprawa. Tak czy owak, moi kuzyni mieli problem z tą misją i ja się trochę nie dziwię dlaczego, ponieważ Errol jest cheatującym gnojem. Errol ustanowił zasady, że mamy przez wszystkie pierścienie przejeżdżać, tak? To czemu on sobie omija pierścienie w zasadzie, kiedy chce? No, czy nie jest to dla was troszeczkę dziwne, że on ustanawia zasady w wyścigu, po czym łamie je sam? Dobra, tu już mi się popierdzieliło i w zupełnie inną stronę pojechałem. Się zagapiłem, kurde, na mapę. Najgorzej. Może jeszcze jestem w stanie to nadrobić. Nie jest jeszcze wszystko stracone, ponieważ Errol niby jest taki szybki, ale jak sami zresztą widzicie, popełnia on takie czasami głupie błędy. W ludzi on też wjeżdża. I to ma być niby policja, ta? To ja dziękuję za taką gównianą policję. Policja powinna chronić ludzi, a nie rozjeżdżać ich jak jakiś... Zresztą, dobra, co ja się tutaj czepiam? To jest logika, kurde, Errola i Crimson Guardów. Oni przecież mają w dupie dobro mieszkańców. Dlatego wprowadzili godzinę policyjną, przez co Crimson Guardowie mogą se chodzić z robotami jak gdyby nigdy nic. Ja już wolę to zrestartować, bo on i tak będzie na prowadzeniu, więc... Tja, zobaczymy się teraz w tym miejscu. Na spokojnie. Dobra, jestem z wami z powrotem. Trochę go zgubiłem. Troszeczkę, oczywiście. Operujemy kwadratem, oczywiście. Dobrze. We race for keeps, and your head will be my trophy. Blow it out your ear. You were bottle fed, weren't you? O, i przy okazji zdobyliśmy te precursor orby. Więc przepraszam bardzo, czemu leci teraz muzyka, jakbym jechał autem z Haven City? Swoją drogą, ile mam procent? Aż sobie zerknę. W razie co to sobie zapiszę w ogóle. 74, no to niewiele zrobiłem, ponieważ tylko 4 misje na razie zrobiłem. A warto wspomnieć, że jedna misja to jest 1%. I teraz widzę, że mamy misję u Vina w Power Station. Warto byłoby się tam wybrać mimo co. Ale wy chyba drogę znacie, tak jak ja, więc myślę, że mogę tutaj spokojnie wyedytować, ale... W dużym skrócie jeszcze, zanim wyedytuję, co tam w ogóle nasz Errolek kochany powiedział? Otóż Errol stwierdził, że on nie chce, żeby Crimson Guardowie zaaresztowali Jacka. On chce, żeby głowa Jacka stała się jego trofeum. Czyli innymi słowy, chce zabić Jacka na torze wyścigowym. This is Seamus. Jack, I need you to go out to the ruins.
in my old hut. It's now time to retrieve something I hid there long ago. Good luck. And Dexter, clean up my place while you're out there. Zmiana planów, jednak nie lecimy do Power Station, bo najpierw trzeba polecieć do Dead Town, ponieważ mamy tutaj już ostatnią misję. Bo coś dla nas Seimos przygotował, raczej coś zostawił, co może nam ułatwić podróż przez Dead Town. Proszę Państwa, przed Państwem Titan Suit, przepraszam najmocniej. Jest to zbroja, która pozwoli nam na podróż do chatki Seimosa, czyli do Sacred Site, innymi słowy, ponieważ tam coś Seimos dla nas zostawił. Coś, co będzie bardzo interesującym artefaktem, który sprawi jedną rzecz. Co to będzie za rzecz, dowiecie się za niedługo. Więc w sumie to jest misja, gdzie musimy dostać się z punktu A do punktu B, a jako, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia w sumie na temat tej misji, poza tym, że waliliśmy tutaj z moimi kuzynami po 10 razy, to myślę, że czas zacząć zabrać się za jakieś filerowe tematy, ponieważ czemu by nie. Więc nagrywam Jacka z tego względu, że chcę sobie odpocząć trochę od Mario 64, do którego niedawno wróciłem. Ta, cóż za incepcja, kurde. Powrót do Let's Playa, którego dawno się nie robiło i teraz odpoczynek od niego. Po prostu, co robię teraz poza nagrywkami, to, że ćwiczę sobie przed tą gierką, żeby, wiecie, lepiej wypaść i żeby nie było akcji, że będę non-stop nadużywał save state'y, no nie? Wiecie, ja jakby wolę grać fair, ale po prostu czasami było to silniejsze ode mnie. Bo jednak też nie chcę, żebyście widzieli, kurde, mnie failującego po 50 razy w tej samej lokacji, bo jednak pamiętajcie, że longplay'e, let's play'e rządzą się swoimi zasadami. Tam nie ma czegoś takiego jak montaż, tam po prostu jest surowy gameplay, który jest wysyłany do YouTube'a i komentowany przez MUA. Jestem ciekaw, czy ja tutaj doskoczę. Nie doskoczę, bo czemu by nie? Znaczy, bo czemu bym miał doskoczyć? To byłoby trochę dziwne, gdyby udało mi się coś w miarę szybko ogarnąć w Jacku dwójce. To byłoby bardzo dziwne. No, moja zbrojka jest tutaj blisko sobie zginięcia. I nie zdziwię się, jak zginę. Jak to mam się... A, dobra, teraz tam muszę się dostać, okej. Tam w ogóle jest ostatni Precursor Orb, którego żeśmy zapomnieli z Dead Town. Znaczy zapomnieli, no technicznie nie mieliśmy nawet jak się tutaj dostać, więc zabieramy go ze sobą. 2-9-2. To jest dopiero ładny wynik. Dobra, wysiadamy i teraz robimy rozpierduchę z tymi tutaj. Jak widzicie, Peacemakerem, kurde, zostali zarżnięci w pół. I dobra, lecimy teraz dalej z Koksem. Zapomniałem, że przecież można tym trójkątem się ten wysiąść z tego Titan Suit. Widzicie, to jest akurat magia Let's Play, że możemy sobie o takich rzeczach również przypomnieć. Fiu, uratowałem się, nie? Uratowałem się, fiu. No ale teraz trzeba będzie taką samą drogę pokonać, więc... Aj, idź pan. Idź pan z taką robotą. Dobra, runda druga z tymi głąbami. I chyba zostali oni wybici w piach. Dobra, zostali wybici w piach. Co chciałem powiedzieć? Ogólnie, jak widzicie, możemy tym trójkątem wsiadać i wysiadać do tej machiny. Coś, czego nie powiedziałem, ponieważ nie za bardzo pamiętałem o tym. Tak czy siak, można tak zrobić i jest to w niektórych momentach nawet rekomendowane, bo metalheady potrafią ci w pół sekundy zabić, zarżnąć połowę HP.
Dlatego na przykład mamy tutaj kolegę do unicestwienia. No. I poszedł z piachem. Kurde, co ja mam z tym poszedł z piachem? Poszedł w piach. Po prostu poszedł gryźć piach od innej strony. A, możemy tutaj teraz ten brać kamień lub blok i możemy tym blokiem rzucić w kolejny blok. Tak, to jest kolejna mechanika, z której miałem bekę niesamowitą, jeżeli chodzi o DSP, bo DSP w ogóle ten kamień gdzieś tam chyba do wody wrzucił czy coś takiego i on myślał, że ten kamień mu się zrespawnuje. A debil nie zauważył, że jakby tym samym zablokował sobie przejście dalej, nie? No ale to w końcu DSP. Nic po nim jakby szczególnego bym się nie spodziewał, jeżeli mam być szczery. Nic zbyt mądrego po nim bym się nie spodziewał. I spent many a day cleaning up this place for old Greeny. Good work, Jack. And Daxter, I suppose. Before we came through the rift long ago, I was nurturing that life seed from the great tree. It seems the metalheads are attracted to its power. Take the seed to Onin now. She will prepare it for Samus. You mean you? Yeah, and I know the other me, Daxter. My younger self needs the seed's power to become sagely. So, let me get this straight. It's fair to say that by bringing your younger self the life seed now, we helped you become the sage you are today. We helped you get your powers in the first place. And you never thanked us? Thank you, Daxter. Now don't do it!